Dzień dobry, witam na kanale Wrestling Polska. Ja jestem Recifny i zapraszam na cotygodniowe newsy ze świata Primetime Wrestling. W dzisiejszym odcinku Justin Joy wyznaje miłość Gabrielowi Queenowi. Niemiecka gwiazda pro wrestlingu Bad Bones atakuje naszego polskiego patriotę Panchera. Ruszył kurs letni PTW. Primetime Wrestling ogłosiło nowe terminy gal i wiele, wiele innych. Zanim przejdziemy do newsów, zostaw koniecznie subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco. Justin Joy nie zgadza się z werdyktem sędziego Matka z gali Primetime Wrestling XTreeCon. Uważa, że Axel Fox nie wygrał starcia, a sędzia Matek po prostu nie umie liczyć. W dyskusję wdał się sam sędzia Matek, jak i pan Pawłowski. Niestety, zdanie Justina Joya podziela tylko i wyłącznie Gabriel Queen. Kto wie, może w przyszłości Justin dołączy do Pure Gold. I wtedy stworzą takie dość ciekawe trio. Puncher PTW został zaatakowany przez Bad Bonesa, ale maszynką do golenia głowy. Tak, Puncher jest teraz łysy, a Bad Bones w humorystyczny sposób sparafrazował swoje Nobody can stop the badness na Nobody can stop the baldness, więc jest to dość zabawne. Ruszył kurs letni Primetime Wrestling, gdzie instruktorami na pewno są Starboy i Nano Lopez oraz Bad Bones. Wiemy, że udział w kursie na pewno bierze Jacek Spartan, jeden z bodajże ochroniarzy Primetime Wrestling, ale przede wszystkim obiecujących adeptów PTW. Więcej informacji i zdjęć uzyskamy już po zakończonym kursie, czyli prawdopodobnie w następnym odcinku, ponieważ kurs kończy się 7. Robert Starr odpoczywa po zwycięstwie z Syriuszem Dziedzicem w Grecji, na Krecie, więc życzymy udanego wypoczynku i dobrej zabawy. Jest ogromna szansa na to, że zobaczymy jeszcze w ringu francuską sensację Sense Volto. Tutaj na swoim Instagramie Sense Volto odpowiedział, że możliwe, że zobaczymy go jeszcze w Primetime Wrestling, a Primetime Wrestling zapytało na swoim Instagramie, czy chcielibyśmy go jeszcze zobaczyć. No ja oczywiście od razu odpowiedziałem, że tak, wam też to polecam zrobić. Nie możemy się doczekać, aby znowu powitać Sense Volto na naszej polskiej ziemi i w ringu Primetime Wrestling. Primetime Wrestling podało konkretne terminy najbliższych undergroundów. Zgodnie zresztą z naszymi przewidywaniami, którymi się z wami podzieliliśmy w naszym podcaście, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to zapraszamy bardzo serdecznie. Co ciekawe, oficjalnie jeszcze nie zapowiedziano dużej gali, ale już można się domyśleć, że następna duża gala po prostu odbędzie się w październiku. Naszym zdaniem będzie to 30, ponieważ PTW zawsze działa w określonym schemacie, jeżeli chodzi o swoje gale. Na sam koniec wrzucam wam śmiesznego mema z Mike'em DiVecchio oraz Marcelito z Instagrama zawodników. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawić dzwoneczek i przesłać filmik dalej swoim znajomym. Do usłyszenia. Cześć.